Wielokrotnie słyszeliśmy o hucznych planach rozwoju projektu Goat, stworzeniu struktur i nowych formatach, które mają wcielić w życie. Tak, z początku brzmiało to memicznie, ale aktualnie... Ta podobno chciała go bić w ogóle. Teraz zobaczymy, może co? Trzeba przyznać, że rzeczywiście się rozwijają. I mówię tu chociażby o drugim kanale Ambasada, który dla mnie osobiście jest ciekawszy niż ten główny. Ale nie dacie powiedzieć! Tutaj w studiu dzisiaj. Dzieciaku. O co się zaczęło? Ja chciałem tu powiedzieć obraz gołców. Z montażowni wziąć, żeby mieć scenografię. Oprócz programu randkowego, programu z wykrywaniem dziewczyny z OF-a, czy też podcastu, Goats postanowili pójść o krok dalej i poinformowali o wspólnym filmie z Danem Bilzerianem, znanym na całym świecie gościem, który słynie z luksusowego, ekstrawaganckiego i Ciekawie. Ostatnio Dan Bilzerian był na świeczniku, tylko ostatnio Dan Bilzerian, o nim było znowu głośno, ponieważ wyrzucił modelkę albo aktorkę filmów dla dorosłych przez balkon i chciał ją wrzucić do basenu, tylko tak ją wyrzucił, że ona złamała sobie nogę. Niefortunny wyrzut kobiety za burtę, znaczy z balkonu. Nierozpustnego życia, pełnego kobiet i używek. I przy tym warto się zatrzymać, bo wystarczy zajrzeć na profil Bilzeriana na Instagramie, żeby złapać chwilę refleksji, czy to człowiek, którego warto w jakikolwiek sposób promować. Chciałem wam pokazać jego z hazardzista. I co jeszcze? Znaczy pokerzysta. Co, pan życia? Nie, posłuchajmy. Na Insta, ale niestety mój film dostałby z miejsca 18+. Natomiast... Tak, ogólnie bawi się nieustannie z aktorkami filmów dla dorosłych. Natomiast już jeden z pierwszych w ogromnym skrócie klipów ukazuje Dana wbijającego strzykawkę po śladek kobiety. Zaraz na zdjęciu obok trzyma zapalniczkę przy fifce z jakąś substancją, a jeszcze kawałek niżej jest reklama jego wódki. I ja dopiero rzuciłem okiem na jego profil i nawet nie zacząłem szukać. Oprócz tego na kanale YouTube jest film, który do tej pory zgromadził ponad 8 milionów wyświetleń, który opowiada o różnych wątpliwościach związanych z jego życiem. Jest tam na przykład wątek zrzucenia dziewczyny do basenu z dachu budynku, gdzie mały włos doszłoby do tragedii, albo innej przygodzie z klubu, gdzie kopnął kobietę w twarz. Generalnie nie... Niesamowicie barwna postać w tym negatywnym sensie. Barwna. W sensie. No dobra, ale teraz możecie się zastanawiać, po co w ogóle Dan Bilzerian zawitał do Polski. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a w tym wypadku o markę Ignite należącą do Bilzeriana. Goats biorą aktywny udział w jej promocji, bo ścianka z logomarki jest widoczna chociażby na wspólnej fotce. Mało tego, na TikToku powstał profil Ignite Polska, gdzie między innymi... Pronto na web? To o tym nie słyszałem. Wojtek Gola i Kasper Woński zareklamowali imprezę w Warszawie z udziałem Danego. Tutaj miało być ujęcie z Wojtkiem i Kacperem z profilu Ignite, ale zostało usunięte. Okej. Mało tego, Ignite było również obecne na głośnych urodzinach Wojtka Goli, gdzie dziewczyny przeprowadzały wywiady z influencerami. Jeśli dodać do tego wspólne fotki oraz filmy z udziałem Bilzeriana, śmiało można powiedzieć, że go... Fajna osoba ostatnio promowana. Tak. Goats promują jego osobę... Jak najbardziej. ...i firmę w Polsce. Excited about Ignite Poland. Fucking great launch party here. Excited for them to carry my products. Good team and... I teraz rodzi się pytanie, cóż takiego sprzedaje ta firma? Jakie produkty oferuje? Być może was zaskoczę, a być może nie, ale oczywiście głównie są to używki. Z tego co udało mi się ustalić, generalnie pod marką Ignite sprzedawane są saszetki z nikotyną, jednorazowe wejpy, produkty wódka oraz merch w postaci ubrań. Zastanawiałem się, które z tych produktów będą sprzedawane i promowane w Polsce, bo przecież nie można reklamować... Lanel, nie, trochę mi gardło boli. ...cie papierosów i wódki, więc pozostały... Miskuzi. ...stawały i ubrania. Wystarczyło zajrzeć na profil Ignite Polska na Instagramie, gdzie podali dalej story z dwóch influencerek, z czego jedna totalnie przypadkiem, bez związku z wkroczeniem marki do Polski, stworzyła sukienkę ze papierosów z logo Ignite, a druga dotykając papierosa... Zupełnie przypadkiem. ...a również z logo Ignite, przypomniała sobie sytuację z upojnej imprezy. Czy to już podchodzi pod reklamę zakazanych produktów? Nie wiem, nie mnie oceniać, ale wiem jaka instytucja mogłaby na to... Łokik się zaraz wkurzy, nie? ...pojrzeć. Podobnie ma się sytuacja z Goat, gdzie cały skład dumnie pozuje z Danem Bilzerianem, właścicielem Ignite, z całą ścianką z logiem marki. Znalazłem również ujęcie, na którym Gola stoi z hostessami Ignite, a w tle jest siedziba Goat wraz z ich logo. I powiem absolutnie szczerze, to, że Boxel, Gola, Boński czy nawet Izak zareklamowali taką firmę, po prostu mnie zaskoczyło. Natomiast tym razem jestem w szoku, że Wardęga wziął w tym udział i jak... Drama z Wardęgą się będzie ciągnęła, moi drodzy. Jakby nie patrzeć, promuje kontrowersyjną postać Bilzeriana, jak i jego markę sprzedającą e-papierosy. A tym bardziej, że Sylwek wielokrotnie dawał do zrozumienia, że tych e-papierosów nie lubi. I zaraz będzie shot, jak mówi Boxdelowi, żeby nie palił e-fajka przy nim.
że nie popiera tego typu używek. Do biegu Nissan GTR. Po co ty to? Co ci to daje to palenie? Tam jest ta nikotyna, czy co? Nie jest nikotyna, ale jakoś tak, no nie wiem, sobie to popalam czasami. Nie? To co, mam to nie palić tego? Nie pal. To nie wiem już, ja nie mogę się ani bujać, ani się zajarać, stary. To się bujaj, ale nie jaraj. Dobra. I teraz ktoś z was mógłby powiedzieć, że przecież... Dobra. W ofercie Ignite są też ubrania, więc może Goats po prostu ciuchy reklamują. No nie wydaje mi się, aby można było w tak łatwy sposób obejść zakaz reklamy, bo idąc tym tropem, wystarczyłoby, aby jakaś marka papierosów dodała do swojej oferty t-shirty i już wszyscy by mogli dumnie promować jej logo. Gdyby to było takie proste, to już dawno by funkcjonowało, a z jakiegoś powodu tak nie jest, zapewne z powodu prawnego. Tutaj tylko szybko przypomnę jedną ustawę. Zabrania się reklamy wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych i promocji wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz reklamy i promocji produktów imitujących te wyroby lub symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub... Tak się zastanawiam czasem, czy ten GOATS, ładny tytuł, dziękuję bardzo, czy te GOATS to nie jest trochę... taki strzał w kolano dla Bardęgi. Zastanawiam się. Pojemników wizerunkowych, zapasowych. Cała sytuacja była dla mnie tak absurdalna, że po zebraniu informacji i napisaniu scenariusza skontaktowałem się z Boxdelem, Golą i Wardęgą, żeby zapytać, jakim cudem to przeszło. No i ostatecznie postanowili nagrać swoje oświadczenie, które tutaj dla was zamieszczam. Widzowie, często pewnie widzieliście, jak ja reaguję, jak chłopaki na live'ach palą papierosy i jakieś inne wyroby nikotynowe. Jako Goci nie chcemy uczestniczyć w promocji takich wyrobów nawet pośrednio. Dlatego zdecydowaliśmy się na usunięcie takiego zdjęcia na Instagramie. Gdzieś tam w tle było widoczne takie logo marki, która takie produkty sprzedaje. GOATS to format rozrywkowy, który polega na randkach, polega na formatach i relacjach damsko-męskich. I my nie robimy tego po to, żeby promować tutaj jakieś niezdrowe tak, rzeczy. Tak, ten odcinek z Danem też polega na takim formacie rozrywkowym i tam nie będzie żadnej takiej promocji marki, która sprzedaje produkty nikotynowe. Zauważyłem, że Wojtek i Kacper pojawili się w materiałach na TikToku marki, która sprzedaje e-papierosy, czy tam wyroby tytoniowe, czy nikotynowe. No ale już przegadaliśmy sprawę, materiały zostały usunięte i mam nadzieję, że na przyszłość chłopaki będą baczniej zważać uwagę na to, co jest wrzucane do sieci okay. Z wizerunkiem. Jak widać, Wardęga i Boxdel, a tym samym Ghost wycofali się z reklamy firmy Bilzeriana. Okej. Okay. Spoko, fajna reakcja szybka. A więc i reklamy e-papierosów. Nie zmienia to faktu, że popełnili błąd, nie prześwietlili marki, z którą w taki czy inny sposób weszli we współpracę i jedynym sensownym wyjściem było po prostu wycofanie się i odcięcie. Mam nadzieję, że następnym razem zweryfikują, jakie firmy wpuszczają do swojej siedziby, no ale z drugiej strony wiedzą, kim jest Bilzerian, a i tak nagrali z nimi odcinek. To już wam, widzowie, pozostawiam do oceny całą sytuację. Osobiście się zawiodłem. Na koniec mam dla... Okej. Okay. No dobra, jak najbardziej jako widz ma do tego prawo. Tak samo jak ja... Gdzieś tam miałem prawo do powiedzenia się, że zabrakło zgrzytu w zgrzycie, to on również jako widz może powiedzieć się, że zawiódł się w momencie, gdy no zawiódł się na Goatsach za to, że współpracuje z Danem, nie? Tyle. Goats dla Wardęgi strzał w kolano? Ja się obawiam, że to była niestety bardzo przemyślana decyzja, ale chyba Wardęga do końca nie wziął pod uwagę tego, jak zmieni się jego wizerunek. Według mnie obecnie jego wizerunek jest dość niejednolity. Wyrażam opinię, ale kulturalnie proszę, dokładnie. No było przemyślane, ale wiesz, z drugiej strony Wardęga wielokrotnie podczas Goatsów mówił, że mu się podoba, że właśnie nie czuje presji, że fajnie mu się to robi. Także skoro mu się to fajnie robi, skoro nie czuje presji i faktycznie sobie odpoczywa na tym YouTubie teraz, no to spoko, to niech się w tym realizuje. Tylko ja jako widz wyrażam opinię i wyrażam swoją konsternację. Zastanawiam się jedynie na głos, czy to taki wizerunkowy, czy to nie był wizerunkowy strzał w kolano?